I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przychodzisz? Ewangelia według Mateusza, 26 rozdział, 49 do 50 wersetu. Mój przyjaciel, wróg. Opisane wydarzenia w pewnej historii, ale faktycznie mającej miejsce w przeszłości. Była temu też poddana rzeczywistość w Polsce i sam takiego czegoś doświadczyłem, gdy pracowałem w pewnym zakładzie i mój znajomy współpracownik był bardzo miły, sympatyczny, ale potem mogłem przeczytać jego donosy na moją osobę i tutaj ta historia również, którą przytoczę, dotyczy podobnego przypadku. To opisane wydarzenia miały miejsce w byłym NRD. NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna. Bohaterem tego opowiadania jest pan Dieter. Dieter się pisze. Dieter. Miał przyjaciela. Razem tworzyli muzykę, razem byli krytycznie nastawieni do panującego reżimu i mieli podobne poglądy, albo wyrażali podobne poglądy. Niestety za krytykę reżimu Dieter trafił na 4 lata do więzienia. Po wyjściu na wolność powiedział, żeby się stamtąd wydostać, trzeba sprzedać własną matkę. Tak powiedział. Minęły lata. Przyjaźń i zaufanie między nimi rosły, a w 1989 roku nastąpił upadek komunizmu. Dieter zmarł jednak niedługo później. Wiele lat później jego przyjaciel miał możliwość wglądu do akt Stasi. Niemieckie służby specjalne, odpowiednik polskiej służby bezpieczeństwa lub rumuńskiej Securitate. Nie mógł uwierzyć własnym oczom, ponieważ czytał kolejne strony o tym, jak Dieter prowadził zwiad, szpiegował go i donosił. Jego przyjaciel skomentował to w następujący sposób. Cytuję. Dieter był naprawdę moim przyjacielem, a jednocześnie pisał rzeczy, które mogły umieścić mnie dokładnie tam, gdzie on sam tak bardzo cierpiał. W więzieniu. Nie mogę tego pojąć. To niepojęte, niewytłumaczalne, oburzające. To jest dla mnie najbardziej przerażające. Nie mogę tego nazwać inaczej niż diabelstwem. Ludzie cierpią, gdy są traktowani niewdzięcznie lub niewiernie. Gdy są wykorzystywani lub zdradzani, król Dawid napisał kiedyś, bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść, nie przeciwnik wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć, ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel. Psalm 55, wersety 13 do 14. Dieter był przyjacielem i zdrajcą. Jego pierwowzór, Judasz, chodził z Panem Jezusem przez 3 lata, lecz zdradził Pana Jezusa pocałunkiem i zainkasował za to 30 srebrników. Jednakże w przeciwieństwie do przyjaciela Dietera, Jezus Chrystus wiedział z góry, że zostanie zdradzony przez swojego przyjaciela, a jednak pozwolił na to, by go związano, biczowano, opluto i w końcu przybito do krzyża. Pan Jezus oddał swoje życie, Pan Jezus umarł, abyśmy mogli zostać zbawieni. Cóż za niewyobrażalna miłość wobec ogromu fałszu i zakłamania. A jak sprawa ma się z tobą? Czy jesteś już pojednany z Bogiem? Czy uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi? Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Jeśli umrzesz, nie mając takiego wydarzenia w twoim życiu, jak uwierzenie Panu Jezusowi, to pójdziesz na wieczne
potępienie. Pójdziesz do miejsca ognia zgotowanego diabłu i jego aniołom. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dlatego nawet piekło nie zostało przygotowane dla ludzi, tylko dla diabła i jego aniołów. Tam są nieludzkie warunki. Tam lepiej, żebyś się nie znalazł. O osobach, które się tam znajdą spośród ludzi, Pan Jezus powiedział, że takim osobom byłoby lepiej, gdyby się nigdy nie urodziły. Dlatego wzywam Cię, uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony od należnej Tobie kary piekła wiecznego.